A moim gościem jest Paweł Zaleski, poseł Polski 2050, poseł elekt trzeciej drogi. Dzień dobry, panie pośle, dobry wieczór. No właśnie, dobry wieczór, trzeciej drogi czy 2050? Będziecie mieli jeden czy dwa kluby? Trzeciej drogi. Podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy. Dostaliśmy mandat zaufania jako trzecia droga. Ludzie głosowali na nas jako na trzecią drogę. Czyli nie będzie oddzielnego klubu PSL, nie oddzielnego klubu... Już zaraz odpowiem, czyli na koalicję dwóch partii i chcemy taką współpracę kontynuować w Sejmie. Natomiast jaki będzie wymiar formalny, czy to będzie klub sfederowany, czy to będzie porozumienie dwóch klubów, to się jeszcze okaże, ale na pewno utrzymamy wewnętrzne autonomię, no bo nie tworzymy jednej partii. Trzecia droga nie dojechała do końca. Jest po bardzo ważnym sprawdzianie wyborczym, ale jej przyszłość myślę, że będzie się rozwijała. Trzecia droga zostanie w polskiej polityce. Tak. Zaskoczył was ten sukces? Zaskoczyła nas... No bo PiS zaskoczył, tak? Nikt się nie spodziewał takiej frekwencji i tego, że ludzie zagłosują. Zaskoczyła nas gigantyczna mobilizacja Polaków. Ja ją czułem, znaczy... To jest tak, że my mieliśmy sondaże, które pokazywały nam solidne 11% i wszystkie te strachy, które tutaj były też takie, które pokazywały mało solidne 8%. Tylko, że one były sztuczne. Wie pan, że w Polsce sondaże wyborcze są bronią polityczną, więc wiedzieliśmy, że to jest broń polityczna mająca zdemobilizować, zniechęcić naszych zwolenników do głosowania na nas. Okazało się, że było odwrotnie. Ale był taki moment, w którym głównym wrogiem była Koalicja Obywatelska. Rywalem. Panie redaktorze, to może odwrotnie. A czytał pan Silnych razem? I tego, to... jak nazywali Szymona Hołownię, jak atakowali trzecią drogę? No tak, ale to nie naszym wrogiem, bo my nawet w naszym porozumieniu koalicyjnym z PSL-em, Polska 2050 i PSL, napisaliśmy, że chcemy, że celem naszym jest współrządzenie po wyborach z partiami demokratycznymi, czyli z Koalicją Obywatelską. A więc PiS jeżeli... nie jest partią demokratyczną? Nie. No to jest formacja, z którą był pan kiedyś związany. I właśnie dlatego, że w 2007 już przestała być demokratyczna, opuściłem tę partię. A co jest niedemokratycznego w PiS-ie? Wie pan, pytam się o to dlatego, że my jesteśmy po 8 latach takiej sytuacji, w której była opowieść o tym, że mamy w Polsce dyktaturę. Były porównania, według mnie krzywdzące dla ludzi, którzy mieszkają szczególnie na Białorusi czy w Turcji, tak, że my jesteśmy w takim miejscu. Oczywiście, że krzywdzące. I mamy demokratyczne wybory, które może były nierówne, jeżeli chodzi o dostęp do telewizji publicznej, delikatnie mówiąc, i które miały w sobie sporo takich elementów, które mówią, że boisko nie jest równe, no ale były. Wybory nie były równe, a powinny być równe, bo zgodnie z konstytucją powinny być równe. To oznacza, że nie były uczciwe. Nie powiedziałem, że nie były, że były sfałszowane. Być może w jakichś miejscach, gdzieś jednostkowo, ale generalnie... Jeżeli PiS odda władzę, no to czy to nie będzie oznaczało, że jest partią demokratyczną? Nie, będzie oznaczało, że ten sprzeciw obywateli, te 74% Polaków, wyborców, którzy poszli powiedzieć nie PiS-owi, że ten głos się liczy, że ten głos jest zbyt silny niż instytucje, które zostały przyjęte całkowicie wbrew konstytucji przez PiS. Ale te instytucje zostały zbudowane przez miliony Polaków, którzy wiernie od lat głosowali na PiS. Co z tymi wyborcami? Myślę, że ci wyborcy głosowali na coś innego. Ci wyborcy głosowali na bezpieczeństwo socjalne, na tę wersję patriotyzmu, którą oferował PiS, tę wersję katolicyzmu powiązanego z państwem, którą oferował PiS, ale nie znam wyborcy PiS-u, a znam ich przecież wielu, którzy głosowali za taką prywatyzacją instytucji państwa i doprowadzeniem do tego, że prokuratura, służby stały się instrumentem polityki partyjnej, a nie państwowej. Panie pośle, ale od 2015 roku PiS wygrywał wszystko, co się da i naprawdę ludzie już mniej więcej w 2017-18 wiedzieli, jak ta formacja rządzi. Ja się nie dziwię, bo w 2015 roku miał rzeczywiście świetny program. Szkoda, że od tego programu odszedł później. Zostało w nim tylko kilka elementów, przede wszystkim 500+. Ja pamiętam 2015 rok, kiedy miałem propozycję kandydowania z Platformy, kiedy widziałem, jak Platforma, przecież, której byłem członkiem i byłem patriotą Platformy, jak Platforma nie rozumie tego, co się wokół niej dzieje, nie rozumie aspiracji społecznych i nie potrafi przeciwstawić programowi PiS-u własnego. Ja wtedy zrezygnowałem z kandydowania.
kandydowania. Więc ja się nie dziwiłem, że ludzie głosują na program PiSu, natomiast niewątpliwie, powtarzam raz jeszcze, nikt nie głosował na to, żeby prokuratura, służby były prywatnymi, partyjnymi instytucjami Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, kiedy powstanie nowy rząd? To jest pytanie do pana premiera, kiedy powierzy misję tworzenia... Prezydenta. Oczywiście, przepraszam, prezydenta. Kiedy powierzy misję formowania rządu kandydatowi koalicji. Nie dogada się nikt z partii opozycyjnych. PiS cały czas uważa, że z PSL-em się dogadają. To jest przykład upadku naszych czasów, że ja od poniedziałku jestem pytany o to, czy ktoś z nas się da skorumpować. Dlatego, że PiS korupcję... Zastraszyć. Proszę bardzo, zastraszyć albo skorumpować. Otóż to są instrumenty polityki państwa niedemokratycznego, panie redaktorze. I to jest jeden z dowodów na to, że PiS nie jest partią demokratyczną. Nikt się nie da zastraszyć i nikt się nie da kupić. Ale premier w pierwszym rozdaniu będzie wyznaczony prawdopodobnie z PiSu. Prawdopodobnie to będzie Mateusz Morawiecki. Takie są wnioski, które płyną z sygnałów płynących po tym spotkaniu premiera Morawieckiego z prezydentem Dudą. To oznacza, że realnie, jeżeli by rzeczywiście pierwsze posiedzenie Sejmu było 12, 13 albo 14 listopada, że nowy opozycyjny rząd, jeżeli nikt nie pęknie, jak pan powiedział, powstanie dopiero pod koniec grudnia. I co, nie zdąży uchwalić budżetu i prezydent rozwiąże ten Sejm. Wierzy pan w ten scenariusz? Nie. Dlaczego? No po pierwsze... Bo PiS nie jest samobójstwą? Po pierwsze jestem... No tak, myślę, że taki scenariusz kosztowałby PiS większość blokującą w Sejmie. Czy znaczy w kolejnych wyborach mielibyście większe poparcie, tak, bo jako opozycja tak, ja nie mielibyście mam żadnej wątpliwości, ale to nie o to chodzi nawet. To nawet nie o to chodzi. Po pierwsze, ja jestem optymistą. Znaczy, ja jestem zachwycony tym wielkim ruchem narodowym, społecznym 15 października. To jest bardzo wyraźny sygnał. Dla nas, dla wszystkich partii mających tworzyć koalicję, aby dobrze pracować, aby znaleźć szybko porozumienie i pokazać zmianę stylu rządzenia. Czy w tym porozumieniu, to też ważne sprawy personalne, czy Donald Tusk byłby dobrym premierem? Panie redaktorze... Czy pan jako poseł, kiedy będzie wotum zaufania, zagłosuje za rządem? Już mówię. Znaczy wielokrotnie jestem pytany, kto będzie premierem i... ale to pan będzie o tym decydował, pan będzie głosował. Jasne. I chcę powiedzieć, że dla mnie to jest rzecz naturalna, że lider partii, która jest najsilniejsza w koalicji, będzie premierem, ale ja uważam, że takie rzeczy powinni komunikować moi liderzy, no nie ja. No to ja się pana pytam, jako człowieka, który wiele lat był w polityce, czy pan uważa, że Donald Tusk był dobrym premierem i będzie dobrym premierem? Uważam, że Donald Tusk... będzie dobrym premierem. Czekam na ustalenia koalicyjne w tej sprawie i naprawdę nie chciałbym tutaj wyręczać moich liderów trzeciej drogi, czyli Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mówiąc więcej. Ale ja się zaraz spytam o to, jakie będą ogłaszane te wspólne ustalenia w przyszłym tygodniu. Mhm. Już w Radiu Internetowym słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy. Zostajemy w Radiu Internetowym RMF24. A naszym gościem pozostaje Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, poseł elekt, no dobrze, to ja już to powiem, w takim wypadku trzeciej drogi, chociaż jeszcze formalnie nie zdecydowaliście, jak to będzie wyglądało, ale wygląda na to, że ten brand z nami zostaje. To jest tak. Bardzo, bardzo chyba ważna informacja. Tak. I ja jej nie słyszałem wcześniej, więc ja rozumiem, że to jest już ustalone i to tak. Można komunikować, tak? Tak. To robię to dlatego, że to zostało ustalone. Dzisiaj? Szymon Hołownia o tym mówił wczoraj publicznie, po raz pierwszy. No dobrze, ale ten jeden klub wspólny to jest coś, co według pana by się mogło sprawdzić? Powiedziałem, że istnieją dwie możliwości. Albo klub sfederowany, czyli dwie części, które mają swoją autonomię w ramach jednego klubu, albo dwa kluby połączone porozumieniem. Zobaczymy. Nasi liderzy wybiorą najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia prawnego, ale będziemy uprawiać politykę razem. Okay. Będziemy negocjować razem i negocjujemy razem. To są negocjacje, które prowadzą... No to mniej dostaniecie miejsc w prezydium Sejmu. My nie poszliśmy do polityki po stołki, jak pan wie, panie pośle. Chcemy być skuteczni, to jest dla nas najważniejsze. Panie pośle,
A skutecznym sposobem uprawiania polityki jest jawna umowa koalicyjna. To jest taki niemiecki wzór. Tak. Tam bardzo rozbudowane są te negocjacje koalicyjne, ta umowa. Szymon Hołownia zapowiedział właśnie taką jawną umowę. Tak, oczywiście. Powtarzam, zostaliśmy zobowiązani przez wyborców do zmiany stylu rządzenia. Między innymi zmiany stylu rządzenia. Do mówienia prawdy, a nie kłamania, do pokazywania, że w tym, co robimy, nie chodzi o dobro osobiste i o jakieś apanaże, tak jak robił to PiS, ale o dobro wspólne. Wyrazem tego będzie umowa koalicyjna, każdy będzie mógł ją przeczytać. Ja nie wiem, czy będziemy mieli tak szczegółową umowę koalicyjną jak Niemcy, bo oni mają bardzo, bardzo szczegółową, każde tam ministerstwo jest opisane bardzo, bardzo dokładnie, ale bo my nie mamy tyle czasu, co mieli Niemcy. A ile macie czasu? Przecież do końca grudnia w zasadzie. Pewnie. Znaczy, zakładam, panie redaktorze, że... Znaczy, jestem optymistą, jestem już... Zacząłem o tym mówić, ale nie, teraz dopowiem. Wierzy pan w to, że prezydent powierzy misję formowania rządu przedstawicielowi zwycięskiej opozycji? Dostaliśmy bardzo poważny mandat i to jest bardzo ważny sygnał dla prezydenta. Jego mandat już wynosi 3 lata. Nasz mandat jest współczesny. To jest głos suwerena. I ja chcę być optymistą. Znaczy, będziemy współpracować z prezydentem. Ja chcę współpracować z prezydentem i chcę, aby ta współpraca oparta była na dobrej woli. I ja oczekuję na dzień dobry, dobrej woli od prezydenta. Prezydent dzisiaj mówił o tym, że będzie blokował w zasadzie wszelkie rozwiązania, które by ograniczały to, co już zostało osiągnięte w tak zwanej sferze socjalnej. Część komentatorów odczytuje to jako zapowiedź wetowania wszystkiego. Zobaczymy. Prezydent dzisiaj mówi jedno, powstanie rząd, będziemy się porozumiewać. Ja naprawdę wierzę w to, że Polacy, nawet pochodzący z tak różnych i... szukam dobrego słowa, żeby one nie było dzielące, ale jednak tak rywalizujących ze sobą obozów politycznych potrafią współpracować. Jestem przekonany, że my to pokażemy. Jestem przekonany, że prezydent też ma potencjał do tego. Zobaczymy, ale ja w to wierzę. To w takim wypadku przejdźmy do konkretów, jeżeli chodzi o tę współpracę, dlatego że jednym z najważniejszych zobowiązań w zasadzie wszystkich partii opozycyjnych było uruchomienie środków z KPO. Tak. Ale żeby środki z KPO zostały uruchomione, potrzeba spełnienia całego szeregu wymogów, które zostały nam postawione. I do spełnienia tych wymogów potrzebna jest współpraca prezydenta, przynajmniej polegająca na tym, że nie będzie wetował niektórych rozwiązań ustawowych. Tak. No i tutaj pojawiają się problemy, ponieważ to jest cały szereg rzeczy, w których istnieją sprzeczności pomiędzy waszymi obozami a obozem prezydenckim. Na przykład zielona energia, kwestia wiatraków, kwestia samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim kwestia wymiaru sprawiedliwości. Co zrobicie z Sądem Najwyższym i z Trybunałem Konstytucyjnym i z Krajową Radą Sądownictwa, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce została przywrócona praworządność, a jednocześnie, żeby prezydent tego nie zawetował? Mamy plan, panie redaktorze, plan, który zakłada wzmocnienie sądownictwa, a nie jego paraliż. Plan, który zakłada, że ludzie, którzy byli i są na dyktando, pod dyktando, czy działają pod dyktando polityków, będą zweryfikowani, bo kluczem zweryfikowani będą sędziowie powołani przez prezydenta, wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Tak konkretnie co to znaczy? W szczegółach, panie redaktorze, pozwoli pan, że poproszę o wstrzemięźliwość, dlatego że te są kwestie, które będą przecież ustalane, ale istotą naszych działań jest to, aby przywrócić zaufanie Polaków do państwa, także Polaków do wymiaru sprawiedliwości, żeby byli przekonani, że idąc do sądu, nie idą do jakiegoś partyjnego organu, tylko do państwa, które stoi na straży fundamentu państwa, którym jest zaufanie. Ale Polacy w 2015 roku zagłosowali też między innymi za zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Panie redaktorze, Polacy w 2015 roku zagłosowali... Może nie takimi, jak zaserwowała ekipa Zbigniewa Ziobro, to jak gdyby tego mało kto jest w stanie bronić. No właśnie, oczywiście, bo wymiar sprawiedliwości nie funkcjonował dobrze do 2015 roku. Ale musicie przygotować ustawy, których prezydent nie zawetuje, żeby dostać środki z KPO. To proszę nam dać chwilę czasu. A będziecie rozmawiali z prezydentem o tym, jak te ustawy mają wyglądać? Bo on nie był, delikatnie mówiąc, nie był fanem rozwiązań zaproponowanych przez ministra Ziobro. Panie redaktorze, prezydent jest bardzo ważnym organem konstytucyjnym na drodze legislacyjnej. I będziemy chcieli, aby wszystkie nasze
propozycje przechodziły w taki sposób, aby nie były wetowane. To jest oczywiste. Natomiast, powtarzam, nam zależy na tym, aby Polacy, ale także nasi partnerzy w Unii Europejskiej, bo pan zaczął pytanie od KPO, tak, żeby nam ufali, żeby ufali polskiemu systemowi wymiaru sprawiedliwości. I to jest absolutny klucz. Więc ja chcę powiedzieć, że proszę państwa o zaufanie do nas, że przygotujemy odpowiednie zmiany, które odwrócą tę logikę upartyjniania wymiaru sprawiedliwości i przywrócą zaufania obywateli i naszych partnerów europejskich do niego. A wierzy pan w to, że bez przegłosowania i wprowadzenia ich w życie, jedynie jako ze złożeniem tych projektów, możliwe jest uruchomienie środków z KPO? Bo ja trochę nie rozumiem tego zobowiązania politycznego, że te pieniądze z KPO zaraz już będą. Już panu mówię. Otóż te bardzo szczegółowe, bardzo dokładne elementy, które tworzą tą mapę drogową, tak, do otrzymania tak środków europejskich. Kamienie milowe, tak. Mówimy tutaj nie tylko o pieniądzach z KPO, mówimy o wszystkich pieniądzach z Unii Europejskiej. O funduszach strukturalnych, tak. Tak, to są gigantyczne pieniądze, bardzo Polsce potrzebne. PiS robił wszystko, żeby ich nie wziąć i przekonać Polaków, że Polacy ich nie potrzebują, bo mogą żyć na kredyt. Ale wracając. Otóż one miały taki charakter z tego powodu, że rząd polski stracił zaufanie partnerów w Unii Europejskiej. Stracił zaufanie partnerów w Unii Europejskiej i dlatego oni chcieli się zabezpieczyć. Otóż nam zależy na tym, aby odzyskać zaufanie. Powtarzam, zaufanie projekty to jest... ustaw mogą wystarczyć? Panie redaktorze... Do odzyskania zaufania? Panie redaktorze, nawet trzeba zacząć od tego, aby nie sterować politycznie, do tej pory sterowalnymi politycznie sędziami. Od tego trzeba zacząć. Powtarzam raz jeszcze. Przywrócenie zaufania to jest bardzo poważny proces i on nie musi wyglądać w ten sposób, że musimy spełnić wszystkie kamienie milowe od razu, tak? To jest nierealne. W polityce europejskiej jednym z bardzo ważnych elementów, który będzie, jest to, jaki będzie stosunek nowego rządu do francuskich i niemieckich propozycji zmian potencjalnie traktatowych. Chodzi o to, żeby w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa unijnej decydowała zasada większości głosu. Bardzo wyraźnie przeciw temu pomysłowi były obecne rządy. Jakie pan ma stanowisko w tej sprawie? Jakie jest stanowisko trzeciej drogi? Ja myślę, że jak słucham i znam moich kolegów i przyjaciół, którzy zajmują się tą tematyką w tych partiach, które będą tworzyły koalicję, czyli w Koalicji Obywatelskiej i po stronie Lewicy, to wszyscy chcemy zagrać o dużą pulę. Wszyscy chcemy odzyskać miejsce przy stole decyzyjnym Unii Europejskiej. Wszyscy chcemy uzyskać realny wpływ na to, na tę politykę, która dotyczy Ukrainy. Ona jest bardzo ważna z naszego punktu widzenia. A ja mogę od siebie dodać rzecz następującą. Mianowicie uważam, że powinniśmy dążyć do takich zmian, jeżeli chodzi o siłę głosu Polski, bo o tym rozumiem, że o to mnie pan pyta, aby ją wzmocnić, a nie osłabić. Ale zasada jednomyślności gwarantowała nam możliwość blokowania rozwiązań, które były niekorzystne. I teraz chcę powiedzieć, że musimy mieć silny mechanizm blokujący w kluczowych interesach dla nas. Co to znaczy? To znaczy, że tak musimy określić mechanizm głosowania w Radzie, aby w sprawach, które sobie określimy za kluczowe interesy dla nas, a one dotyczą na przykład polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, ale nie tylko. Otóż, że w tych kwestiach będziemy mieli silny mechanizm blokujący, którego dzisiaj nie mamy. No, mamy możliwość tak naprawdę potencjalnie wetowania. No, panie redaktorze, jeżeli pan ode mnie oczekiwał, że ja powiem, tak, Polska powinna wyzbyć się tych mechanizmów, które niekoniecznie są używane, ale ponieważ
mogą być użyte, gdzieś tam chronią nasze interesy, to ja mówię nie. Znaczy, my mamy możliwość zastosowania, zablokowania tej decyzji, chociaż wiąże się to z olbrzymimi kosztami politycznymi. I powiem panu więcej. Ale to znaczy, że myśli pan o tym, żeby była wprowadzone jakieś mniejszości blokujące, które by były... Dzisiaj ten mechanizm istnieje, jest mechanizm mniejszości blokującej. No tak, tylko ale Francuzi i Niemcy chcieliby, żeby on był właśnie, trochę... No to ja pokazuję, że powinniśmy pójść w drugą stronę. To znaczy, że powinniśmy znaleźć te obszary, w których możliwe jest zwiększenie kompetencji Unii Europejskiej. Możemy zastanowić się, czy tam należałoby rzeczywiście znieść możliwość blokady, ale z drugiej strony istnieją bardzo poważne interesy polskie, w których ta możliwość blokady powinna być, panie redaktorze, wzmocniona. Zakładam, że panie pośle, będziemy poważnie negocjować z naszymi partnerami. Już nasi słuchacze i widzowie mogą zacząć się gubić, a teraz jeszcze parę takich prostych, personalnych pytań. Mm-hmm. Paweł Zalewski poseł, czy Paweł Zalewski minister spraw zagranicznych już niedługo? Panie redaktorze, zostałem wybrany posłem i bardzo dziękuję wszystkim, a Katarzyna Pączyńska na Łęcznie kandydowała, to ona będzie nowym ministrem spraw zagranicznych? Którzy głosowali na mnie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała propozycję kandydowania, ale wybrała bycie szefem sztabu i dzięki jej pracy między innymi uzyskaliśmy tak wspaniały wynik. Dzisiaj rozmowa o personaliach i gdybym ja przyjął tę rozmowę, którą pan mi proponuje, a ja rozumiem, że pan powinien mi tę rozmowę proponować, no bo to jest taki moment, gdybym ja przyjął... Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz byłaby dobrym ministrem spraw zagranicznych? Gdybym ja przyjął propozycję pana redaktora rozmowy o personaliach, oznaczałoby, że nie jestem poważnym człowiekiem. Mogę powiedzieć, że w trzech partiach znam ludzi, którzy zajmują się polityką zagraniczną europejską, i znakomita większość z tych osób to byliby świetni ministrowie spraw zagranicznych. A czy polityka należy do nich oczywiście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czy polityka europejska powinna wrócić do MSZ-u, czy powinna pozostać w KPRM-ie? Dzisiaj 85% naszych relacji dwustronnych z państwami europejskimi to są kwestie wspólnotowe, polityki europejskiej, polityki Unii Europejskiej. Ja uważam, że PiS popełnił duży błąd, wyłączając ten obszar europejski z MSZ-u do KPRM-u. Natomiast, panie redaktorze, ponieważ to jest szczególna kompetencja premiera, absolutnie szczególna kompetencja premiera, ten obszar powinien znajdować się, tak jak się zresztą znajdował, gdy ministrem był Radosław Sikorski, w kompetencji sekretarza stanu, który jest po prostu mężem zaufania premiera w MSZ-cie. Czyli premier miałby swojego człowieka w MSZ-cie. Znaczy, po pierwsze, wszyscy ludzie w rządzie są jego ludźmi, więc to jest oczywiste, ale tutaj mówimy o kim... Ludzie Tuska. To brzmi jak pasek w wiadomościach. Panie redaktorze, wszyscy ludzie w rządzie są... mają podległość oczywistą pod premiera i reprezentują swoje partie, w tym sensie podlegają pod kierownictwo swoich partii, ale w rządzie lider jest jeden. Natomiast, panie redaktorze... Musimy kończyć. Kończymy. Kwestie europejskie to jest szczególna kompetencja premiera. Premier po prostu musi mieć kogoś, kto będzie jego szerpą, kto będzie wyrazicielem jego poglądów w stolicach europejskich. Zabije mnie realizacja, ale muszę się spytać, a CPK zostanie? Mówiliśmy o tym, że musimy przeanalizować ten projekt. Uważamy, że ta część dotycząca szybkich kolei jest ważna i potrzebna, ale musimy zobaczyć, jakie są szczegóły. Na pewno mamy wielkie zastrzeżenia odnośnie tego, co się dzieje z Baranowem, tego, co się ma dziać z Okęciem. To musi być zrewidowane. A kontrakty zbrojeniowe, które zostały zawarte, powinny być rewidowane? My mówiliśmy o tym, że chcemy, aby 50% tych kontraktów było realizowanych w Polsce. Czyli mówiąc krótko, te firmy, u których kupujemy uzbrojenie, żeby zainwestowały w Polsce i do tego będziemy dążyli. Nie będziemy natomiast w żaden sposób osłabiali polskiej armii, czy też rezygnowali z zakupów, o których decyzje podjął PiS. Paweł Zalewski, poseł Polski. Poseł Trzeciej Drogi, o tak może teraz powiem. Tak, poseł Trzeciej Drogi. Poseł Trzeciej Drogi. Myślnik Polski 2050. Tak to nazwijmy. Tak to się będzie nazywało? Tak myślę, tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.